5. Uchwała w sprawie ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki numer 169/2/A położonej w obrębie 16 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Glinik. Jest to projekt uchwały Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, w imieniu której głos zabierze pan przewodniczący Stanisław Walczak. Bardzo proszę. Komisja po zapoznaniu się z treścią i z mapą sytuacyjną jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Jestem winien państwu stanowisko zarządu. Stanowisko, zarząd nie zajął stanowiska w sprawie tejże uchwały. W głosowaniu jeden członek zarządu był za, jeden przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Decyzja należy do Wysokiej Rady. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Marcin Gorczyk. Chciałbym poprosić o wskazanie miejsca położenia tej działki na mapie. Proszę uprzejmie. Przed Lwuszczą, przed więzieniem. Który? Nie przed Czarowicami na Watowce. Na ulicy Glinik. Proszę państwa, tu będzie najbardziej widoczne, na ulicy Glinik. Działka, o której rozmawiamy, jest zaznaczona kolorem żółtym i stanowi ona dopełnienie do działki zaznaczonej kolorem zielonym. I właściwie tyle, co jestem w stanie powiedzieć. Mogę również odczytać wniosek, który wpłynął. Tutaj jest bardziej dokładne, proszę uprzejmie, mapkę. Natomiast wniosek, który wpłynął do Rady Dzielnicy, jest następujący. W związku z prowadzonym, to jest z Wydziału Skarbu Miasta, w związku z prowadzonym w tutejszym Wydziale postępowaniem dotyczącym ewentualnej sprzedaży części działki numer 169/2 o powierzchni około 0,068 hektara położonej w Krakowie przy ulicy Glinik, obręb 16, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka numer 169/4 o powierzchni 0,1 hektara, przesyłając w załączeniu mapę ewidencyjną, zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii, czy zaznaczona na załączniku graficznym kolorem żółtym część działki oznaczonej jako 169/2/A może stanowić przedmiot zbycia. Przedmiotowa działka numer 169/2 stanowiąca obecnie własność Skarbu Państwa podlega komunalizacji. Stosowna dokumentacja niezbędna do wydania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez gminę Kraków prawa własności wyżej wymienionej działki została przekazana przez Wydział Geodezji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższa informacja niezbędna jest w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ewentualnego zbycia przedmiotowej działki w trybie artykułu 37 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010 roku numer 102 pozycja 651 z późniejszymi zmianami, który stanowi, iż przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być one zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
w odpowiedzi uprzejmie proszę o podanie numeru sprawy jak w nagłówku. Jeszcze raz, żeby Państwo widzieli, pokazuję. Kolor zielony to jest działka, do której dopełniamy, a kolor żółty to jest ta działeczka, którą wydział chce dopełnić, tą działkę zieloną. Kolega Walczek, bardzo proszę. Ja jeszcze chcę dodać, że przyglądajcie dobrze tej mapie, ponieważ akurat ta część ulicy Glinik jest projekt na przebudowę i budowę chodnika, że sprzedaż tego wycinka działki nie koliduje z tym projektem przebudowy ulicy Glinik i chodnika. Rozumiem, kolega Kawa, bardzo proszę. Szanowni Państwo, zbycie tej działki jest nieodzowne do poprawy go zagospodarowania, dlatego że ta działka, na której jest zabudowana budynkiem, nie ma dostępu do drogi publicznej. Jest dostęp, ale przez teren gminy Kraków. Kiedy obowiązywało stare prawo budowlane, dostali pozwolenie na budowę, nie mając bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teraz się prawo zmieniło. Gdyby teraz ktoś się starał o pozwolenie na budowę budynku i nie mając dostępu do drogi publicznej, tego pozwolenia by nie uzyskał. To jest wyrównywanie zaszłości. Tu się przyjrzeć na mapę, nie ma dostępu do drogi publicznej. Tyle? Tak. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, ale ja, panie przewodniczący, proszę bardzo, głosowałem przeciwnie. Dlaczego głosowałem przeciwnie? Ja uważam, ta działka została przygrodzona, wybudowany garaż, już teraz dopiero o dopełnienie się starają. Uważam, że powinna być dopiero przesunięta budowa i ogrodzenie, aby była dopełniona działka. Momencik, pan. Wychodzę z tego, co tu mieliśmy kłopoty z domkami jednorodzinnymi i to do wojewody pisali, a tak pozwalamy stale, dopełniamy. Ja bym dwie ręce podniósł do góry, jakby to nie było przygrodzone i wybudowane na tym terenie. To podnoszę dwie ręce, dopełnić. Ale wybudowane, ogrodzone, a teraz dopiero dopełnić. Dziękuję. Po kolei najpierw Stasiu Walczek, proszę. Proszę Państwa, pan Jan Kawa. No takie były czasy i na domkach i rodzinnych, i gdzie indziej, że właściwie na mapach występowało to jako całość, a teraz przecież znam na naszym osiedlu podobne sytuacje, że dziadek zagrodził, a po latach wyszło, dziadek zagrodził jeszcze, to mogę podawać numery poselskie. Teraz wyszło, że tam mają właśnie w tym zagrodzeniu 3-4 metry na szerokości działki właśnie pasa gminnego. I to jest, tak jak pan Jan Kawa powiedział, wyrównanie tych szkód sprzed lat. Były inne przepisy, tak się to zmieniło i tak jest na domkach. Tym bardziej, jak powiedział, że nie mają właściwie wjazdu. No, trzeba ich blokować, jak nie koliduje ten. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze powiem Państwu jedną rzecz. Skarb miasta do tej pory nie mógł sprzedać tej działki, dlatego że to było skarbu państwa. W tej chwili następuje jakby komunalizacja, czyli przygotowane dokumenty do komunalizacji tej działki i przekazanie ze skarbu państwa na rzecz skarbu miasta. I miasto w ten czas może dysponować dopiero tym. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Kolega Zdziewko, proszę bardzo. Dziękuję. Ja proszę Państwa, tu rozumiem kolegę Stasia, ponieważ no, mówię o Orajskim. No, wielokrotnie mieliśmy oczywiście ciągle szarpaninę z tym, ale niestety Stasiu, no takie jest życie i głową muru nie przebijesz. Całe czasy zażyłe, prostujemy to cały czas. No i zresztą na swoich barkach też odczuwamy te zmiany. No to i tak jest z ludźmi. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym uważam sprawę za rozstrzygniętą do głosowania i przystępujemy do tegoż w tym momencie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i trochę przytrzymać, bo będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10, 11, 12. 12 jest za, kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. 1 jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób wstrzymało się od głosu. To jest 6, 18, 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Dziękuję Państwu uprzejmie. Wynik jest taki, za podjęciem uchwały jest 12, przeciw jest 1 osoba, wstrzymało się 5 osób. Ponieważ jest nas 21, 18 głosów, 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Dziękuję. Przechodzimy.